No cześć, dzisiaj o korzeniach i innych elementach, które mam i mam zamiar wsadzić sobie do nowego akwarium. No przez to, że ceny korzeni są jakie są, u mnie w akwarium jest kilka mniejszych, były trochę większe, no ale upływ czasu je zdewastował. Korzeni Red Moon, były też jakieś inne mniejsze korzenie, bardziej krzaczaste, różnego rodzaju. Ale niestety, no jak to bywa we wodzie, cienkie gałązki dały sobie znać, szybciej się to rozpuściło. Mój zbrojnik oczywiście dokończył dzieła, bo też to poobgryzał dość mocno. Więc zostały takie małe pyrtki w akwarium, a że chciałbym zagospodarować lewą stronę w bardzo fajny sposób, odzwierciedlając tam korzenie schodzące z góry akwarium do dna, no to na same korzenie wydałbym pewnie majątek w sklepie zoologicznym albo jakimś innym specjalizującym się w korzeniach akwarystycznych. Dlatego stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem będą gałęzie drzewa okorowane. Wiem, że podobne rzeczy kilka osób na internecie robiło i robi. Nie będę udawał ani unikał tego, że inspirują mnie te właśnie konstrukcje, te właśnie pomysły. Nawet bardzo się ucieszyłem, że paru akwarystów właśnie coś takiego ostatnimi czasy robi bądź robiło. Bo mogę podpatrzeć, jak ktoś inny ma pomysł i chce go wykonać. I ja mam trochę inny pomysł niż oni. Trochę inaczej chcę to zrobić. Nie będę tak... Niektórzy obudowują sobie tył i bok i przykręcają to ze wszystkich stron. Ja sobie to zrobię trochę inaczej. Ale też chcę zagospodarować właśnie gałęziami jakimiś grubszymi, imitującymi korzenie, właśnie całą lewą stronę. A co najważniejsze, jak się uda, a na pewno się uda, to nie wydam na to ani grosza, ponieważ po niestety tegorocznych wichurach jest dość sporo połamanych drzew, więc wezmę, przejdę się, zobaczę co i jak, podocinam, porobię sobie aranżację, a już będzie już gotowa na tyle, że będzie można ją wsadzić do akwarium, będę miał inne rzeczy przygotowane. To na pewno ruszę już z kopyta. Najważniejsze to dostać oświetlenie oraz uzbierać bardzo fajne korzenie, gałęzie do tego projektu. No i druga ważna rzecz to to, żeby w domu zostało to zaakceptowane w pewnym stopniu. Co też nie zawsze się udaje, no ale na szczęście u mnie dużo rzeczy robimy wspólnie, więc jak wciągnę rodzinkę do pracy i do projektowania, więc powinno się udać zrobić tak najbardziej, jakby mi się to podobało i żeby im się też spodobało. No tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej!